No i jesteśmy. No to teraz już oficjalnie Cię witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się bardzo, że mogę z tobą dzisiaj porozmawiać trochę. Ja też się strasznie cieszę, no też mi się kolana trochę ugięły, jak przyjąłeś zaproszenie, ugięły, ponieważ jesteś no, wybitnym terapeutą, psychiatrem, psychoonkologiem, superwizorem. Mogłabym tak wymieniać w nieskończoność. Do tego pracujesz w Kalifornii, zarządzasz jednym z największych szpitali na zachodnim wybrzeżu. No, jest to wielki zaszczyt. Dziękuję bardzo, ale zarządzam tylko działem onkologii psychospołecznej oraz jestem szefem psychiatrii, także departamentu psychiatrii, także nie całym szpitalem. Także Okej, to by było dziękuję trudne. bardzo. Zresztą tego To bym by się nie było trudne. podjął. To mnie nie interesuje, jak chcę być bliżej pacjentów. No właśnie, bo o tym sobie pewnie dzisiaj Autentycznej pracy. porozmawiamy. Bo Tak jak jest. słuchałam Twoich poprzednich wywiadów, no to duży akcent kładziesz na empatię. Myślę sobie o takim, jak ja się byłam w szkole psychoterapii, to się uczyłam o czymś takim jak niezaborcza życzliwość i przymierze terapeutyczne. I ty jakby tchniesz trochę takiego nowego ducha w to zagadnienie, włączając empatię. No, dziękuję Ci bardzo, że podkreślasz empatię. Ty, jeszcze raz, różnie ludzie różnie rozumieją empatię czy współczucie i tam jest dyskusja na ten temat. Tak jak my rozumiemy empatię, to jest to, że starać się zrozumieć i widzieć, i zobaczyć, umieć zobaczyć świat oczami pacjenta i zrozumieć, jak się może w tym świecie swoim czuć. I to jest i takim pierwszym krokiem, zanim przejdziemy do empatii, jest właśnie ten wysiłek, żeby autentycznie pacjentowi przyznać rację w jakiś tam sposób, że on jakiś, pamiętajmy, że my nigdy nie utrzymujemy przekonań, o których myślimy, że są niesłuszne. Tak? Że każdy w naszych własnych oczach ma rację. Tak? Czyli ważne jest, i to jest to, jak David Burns mówi, też, to jest pierwsza śmierć naszego ego terapeutycznego, to jest to, żeby zawiesić to swoje. Ja mam rację, bo w końcu jestem tutaj terapeutą, ja tu rządzę. Zawiesić to. I przejść do tego, jak ten pacjent widzi swój problem. Tak? I to jest ten pierwszy etap, zanim przejdziemy do empatii, bo ta empatia musi być autentyczna. Czyli jeżeli ja myślę, że pacjent tutaj mówi bez sensu i tak dalej, no to mi trudno będzie tę empatię wyrazić autentycznie, bo jakikolwiek nieautentyczność tutaj będzie natychmiast wyczuta przez pacjenta. Świadomie lub Czyli nie, słucham. to wiesz, chodzi trochę o to, że zakładamy i autentycznie w to wierzymy, że pacjent jest ekspertem od swojego życia. Dokładnie, jest ekspertem swojego życia i teraz zobaczyć, jak on widzi to swoje życie. Jak widzi, jak dopiero zobaczymy to, to wtedy zaczynamy przechodzić do empatii. Empatię stosujemy bardzo strategicznie, to znaczy rozumieć, jak on myśli o tym świecie, czy tam o tym problemie, z którym się do nas zgłasza, ale też jak się w tym problemie czuje. I tutaj oczywiście bardzo chcę, żeby ta wielość różnych emocji była wyrażona czyli wczuwamy się, znaczy nie odczuwamy jego bólu, to nie jest tak, że odczuwamy jego ból, tylko staramy się rozumieć, jak on w takiej sytuacji człowiek się może czuć. I David Burns stworzył takich kilka kroków tej empatii, które nazwał sekretami skutecznej komunikacji i właśnie ich będziemy uczyli na podstawie naszego kursu, ale opowiadanie o nich to specjalnie nie ma wielkiego sensu, bo one się wydają takie, o, oczywiste. Właśnie, co będzie bardzo istotne, to będzie ćwiczenie tego, bo tutaj będzie umierało kolejne nasze ego jako terapeutów, czyli ta chęć pomocy, nie? Bo w terapii tej Team CBT, a zresztą w tych terapiach, w których uczestniczyłem przedtem, czy racjonalnej terapii zachowania Molzbiego, czy terapii Simontonowskiej, to my z reguły staramy się być pół kroku za pacjentem, a to pacjent jest właśnie tym ekspertem i nas niejako zaprasza
do podążania za nim. I to podążanie może się tylko odbyć wtedy, kiedy autentycznie rozumiemy, co się dzieje też emocjonalnie. To chyba trochę tak jak w relacjach międzyludzkich, że rządzą, że relacją, dobrą relacją rządzi ta gotowość do empatii, bo cieszę się, że o tym powiedziałeś, że to jest wysiłek, bo bardzo często wydaje nam się, i jest też takich trochę psychologicznych mitów, które mówią o tym, że empatia albo się ma, albo się jej nie ma, a jak się ją ma, to ona przychodzi bez wysiłku i to jest po prostu taka bezpośrednia zdolność do tego, żeby rozumieć drugiego człowieka, a ty mówisz o tym, że to jest wysiłek, czyli też można ją ćwiczyć. Dokładnie, nie tylko, że ją można ćwiczyć, to znaczy ja przypuszczam, że faktycznie niektórzy ludzie mają temperamentalnie więcej empatii, niektórzy mają mniej. Ale nawet ci, którzy naturalnie mają wiele empatii, często mogą przeceniać swoją empatię. Bo pamiętajmy, że w Team CBT litera T jest na testing, czyli testowanie. My testujemy nie tylko stan emocjonalny pacjenta, jego negatywne emocje, pozytywne emocje, jakie satysfakcje ma z relacji obecnych, ważnych w jego życiu, ale też ten sam formularz wypełnia pacjent na zakończenie, ale też ocenia terapeutę i proces terapeutyczny. Czyli nie tylko my polegamy na tym, jak nam się wydaje, że pacjent nas odebrał, ale pacjent ma okazję, żeby ocenić nas w kilkunastu punktach, jak nas autentycznie odebrał. Czyli to jest kolejne, trzecia śmierć naszego ego, że pacjent nas ocenia po każdej sesji, tak? I tutaj będziemy mogli, i teraz następna sesja, i teraz jeżeli nie dostaniemy doskonałego wyniku, doskonałego. 5 minus to już nie jest doskonałe. Czy tam, nie wiem, jakie teraz, tu z reguły jest od 1 do 5 skala. Polska szósteczka. Czyli jak ktoś nie dostanie szóstki, to nie zdał. I na następny raz, jak się widzimy z pacjentem, to pytamy się, oczywiście w empatyczny sposób, w jakim momencie odczuł to, czy co to był za problem. My chcemy to naprawdę, bo czasami nie zauważymy trzeba się tego czegoś. Uczyć, tak? Tak, trzeba się uczyć. I teraz trzyma się odwagę na to, żeby spojrzeć się, że aha, faktycznie ja nie mogę wszystkiego robić przez cały czas. Ale to jest coś zupełnie, wiesz, innego. Jak sobie myślę o paradygmacie na przykład psychodynamicznym, gdzie wszystko ma takie znaczenie i raczej jest ukierunkowane na odgadywanie mechanizmów obronnych pacjenta. Odgadywanie, używam tego słowa, jakby wiesz, specjalnie. To myślę sobie, że tutaj ten standard pracy terapeutycznej, o którym ty mówisz, bo też łącząc światy, świat medycyny, psychiatrii ze światem psychoterapii, jest niezwykle takim precyzyjnym standardem, który pozwala czuć się na równi rzeczywiście obu stronom. Ja nie znam takiego standardu pracy w Polsce, a szczególnie u psychiatrów to już, chociaż mamy wielu wybitnych psychiatrów, ale psychiatrów to w ogóle. Natomiast u psychoterapeutów, nie wiem, czy znam jakichś psychoterapeutów, którzy za każdym razem na sesji pytają pacjenta o opinię na swój własny temat. Bo my wiemy, że nie jesteśmy nieomylni. Znaczy, może w Ameryce my jesteśmy bardziej omylni niż w Polsce i dlatego chcemy się upewnić, jak to jest. Może więcej, że to oczywiście żartobliwie mówię. No nie, badania wskazują na to, że terapeuci przeceniają często swoją możliwość zrozumienia pacjenta, o czym się wszyscy mogą przekonać, jak zaczną stosować te testy. Ale też czasami, jak nam się wydaje, że sesja nie udała się, nie? Pacjent nagle nam daje świetne wyniki, bo to też działa w ten sposób, nie? Że my tutaj myślimy, ach, jak opornie to dzisiaj szło, a okazuje się, że pacjent wyniósł z tego bardzo wiele, więcej niż z tych takich sesji, gdzie byliśmy błyskotliwi i oferowaliśmy wiele mądrości. Się swoją błyskotliwością. Tak, się też zdarza. Ale wiesz, to o czym mówisz jest ważne w kontekście opieki zdrowotnej w Polsce, bo my się dopiero tego uczymy. Rzadko kiedy pacjenci składają skargi, ja pracowałam na pierwszym odwyku w poradni uzależnień, to tam przy drzwiach wyjściowych wisiała taki zeszyt skarg i zażaleń i nigdy nikt się tam nie wpisał. Przez wiele, wiele lat mojej pracy, nie? Czy jakby ta gotowość do tego, też nie jest tak, że nigdy nie było nam nic do zarzucenia. Czy to też jest tak, że po pierwsze, popatrz, sama funkcja tego, że ten zeszyt wisiał poza drzwiami i pacjent mógł to zrobić, ale nie daj Boże, żeby terapeuta widział. A po drugie, że nikt się nigdy
nie odważył użyć zeszytu skarg i zażaleń. Nie? Jakby to też jakby pokazuje, jakie jest miejsce oceny jakości pracy terapeutów w Polsce. Tak jest, ale myślę, że to nie tylko w Polsce. Myślę, że to jest rewolucyjne, co David Burns proponuje tutaj. I to jest, jak zaczniemy to stosować, to nam trudno bez tego żyć, ale trudno jest zacząć to stosować. To jest taki istotny krok w życiu terapeuty, żeby na to patrzeć też w ten sposób. Ale to, że my jesteśmy skłonni to robić, dla pacjentów to też nie jest łatwe, żeby oceniać terapeutę. Nawet jest pytanie o to w tym kwestionariuszu, jak łatwo im jest krytykować terapeutę. Ale my podkreślamy, że właśnie w tym team CBT podkreślamy, że ta relacja jest niezwykle istotna między nami. I ta komunikacja, żebyśmy mówili, jeżeli jest problem w naszej komunikacji, żebym ja wiedział. Czasami nawet podczas samej sesji terapeutycznej, już nie wyciągamy tego formularza, ale się pytamy, słuchaj, czy ja dobrze rozumiem ten twój problem, bo my zaczynamy mówić pacjentowi, jak my to widzimy i teraz się pytamy na skali uczniowskiej, nie? Od F do A. A to jest najlepszy stopień uczniowski, a F to jest najgorszy. Ile byś mi dał punktów na to, że cię to rozumiem? I znowu my chcemy dostać to A. Jeżeli to słuchaj, to jeżeli nie, jeżeli nadam na B czy C, to powiedz mi, czego mi brakuje, żeby dojść do tego A. Czego ja tutaj nie kumam. I jak dopiero to dostanę odpowiedzi, to wtedy będę mógł dopiero, jak przechodzimy do jakichkolwiek metod czy tak dalej, dopiero później, czyli to właśnie w tym team, to T jest testowanie, E to jest empatia, A to jest agenda, czyli my agendy nie ustawiamy, dopóki nie dostaniemy piątki, czy tam szóstki, o właśnie w Polsce, szóstki z rozumienia pacjenta, czyli my podczas sesji się nawet pytamy, czy ja to dobrze rozumiem. I to taka dopóki... doskonała parafraza, taka wiesz, technika do uprawnienia porządnej parafrazy, bo w pracy terapeutycznej stosuję głównie parafrazę, czyli używam takiego, powiedz mi, bo mam taką fantazję, że chodzi ci o to czy o tamto, a tu mamy taki standard używania tej parafrazy. Tak jest. Znaczy, zdecydowanie to nawet nie jest parafraza, dlatego do uzgadniania, wiesz, rozumienia. Kiedyś miałam takiego pacjenta ze spektrum autyzmu, który uzgadniał ze mną regularnie na każdej sesji i mówił mi, że go nie rozumiem, co oczywiście sprawiało, że sobie myślałam, no to na pewno wynika ze spektrum, nie? Ale kiedy o tym mówisz, to wiesz, myślę sobie, że on był doskonałym, wiesz, jakby człowiekiem, który doskonale używał tego narzędzia. W kontakcie ze mną, nie bał się. Istotne to jest. I aktualnie my nie chcemy aż tak bardzo parafrazować, tylko chcemy powtórzyć. Często my bierzemy bardzo dużo notatek. Albo za zgodą pacjenta używamy software'u do transkrypcji, żebyśmy autentycznie byli precyzyjni w tym, co pacjent mówi. Ponieważ podczas tej empatii my zbieramy też niezdrowe przekonania, które pacjent wypowiada, tak? Ale my ich nie oceniamy tutaj w żaden sposób, tylko sobie zapisujemy, bo one potem będą nam potrzebne, jak przejdziemy do M w tym team, czyli do stosowania metod, tak? Także i głębia tego, co możemy wydobyć podczas tego, jak ktoś obserwuje to z boku i nie rozumie procesu, to może nie zawsze wiedzieć, dlaczego tak to długo trwa. Ale jeżeli zrozumie, co my podczas tego procesu robimy, że to nie jest, że to nie tylko, że to jest łączenie się z pacjentem, ale równocześnie my zbieramy olbrzymi materiał do pracy poznawczej behawioralnej, później stosowania metod. Okej, to jest, wiesz, to jest jakby logiczne, nie? To jest logiczne, o czym mówisz. Domyślam się, że w kontekście pacjentów, którzy chcą na pierwszej sesji uzdrowić swoje życie, może to być doświadczenie takie nietypowe. No tak, znaczy, jeżeli pacjent... Czy ludzie chcą być rozumiani wszyscy? No to jest też jakiś mechanizm obronny, nie? Że ja tak jakoś tak sobie płynę, ta moja narracja się zmienia, ona jest, trochę mogłabym się czuć przyłapywana.
No tak, Odpuszczam, jeżeli by próbujemy. odpuszczam Nie, cię nie, tu. nie, nie, nie. Jeżeli byśmy autentycznie próbowali. W wielu terapiach pozaprzedawalnych, też to ja miałem wielu, wielu mentorów, wśród nich był też Albert Ellis. Doskonałych, tak, doskonałych I zresztą. Albert Ellis był bardzo taki konfrontacyjny. Także jeżeli pacjent coś wypowiedział, co było irracjonalne według Alberta Ellisa, to była od razu dysputa z tym robiona. Natomiast my tego nie robimy, w żadnym wypadku tego nie robimy na początku. Ale mi się wydaje, że bardzo ludzie chcą być wysłuchani. I mi się wydaje, że to czasami mamy pacjentów, którzy dużo mówią, ale to są ludzie, którzy nigdy nie byli wysłuchani. I dlatego wysłuchanie jest istotne. A jeżeli pacjent chciałby dokonać takiej dużej zmiany podczas pierwszej terapii, pamiętaj, że single session therapy, czyli Tak. terapia jednej sesji jest możliwa i można dokonać olbrzymiej zmiany. I to są dużo artykułów na ten temat. I wielu pacjentów nie przychodzi na drugą sesję, bo dostała podczas pierwszej sesji wszystko, co potrzebowali. Bo to też było wystarczające, nie? To było wystarczające. To było wystarczające. To też jest, tak, to jest często też taki mit, który polega na tym, że ta terapia ma trwać w nieskończoność. Ja mam też takie wrażenie, że ludzie się od niej uzależniają w pewnym sensie, że już sama ta relacja, chociaż ona jest zawsze uzdrawiająca, ale jestem motorem napędowym terapii. Ale poczekaj, zanim zadam ci kolejne pytanie, to powiedzmy jeszcze, o czym mówimy, bo mówimy o konferencji, która się odbędzie w Warszawie 18 do 21 sierpnia tego roku, konferencji, do której będziecie uczyć, no i na niej też będzie David Burns, będziecie uczyć i technik stosowania tej metody, team, i tego, jak działa motywacja i opór w procesie zmiany, jak z tą motywacją i oporem sobie radzić w procesie zmiany. Opowiedz coś więcej o tej konferencji, kto może tam przyjechać, wiesz, jakby to, co możesz. Okej, to o tej konferencji to ci powiem tyle, że udało mi się naprawdę po bardzo niskich pieniądzach ściągnąć 14 wspaniałych terapeutów, trenerów tej Team CBT, którzy szkoleni byli przez Davida Burnsa bezpośrednio, także to jest... I David Burns się też zgodził poprowadzić sesję pytań i odpowiedzi, także będziemy jego mieli. Każdy uczestnik dostanie też książkę, która właśnie w tym miesiącu się ukazała, przepraszam, w lipcu się ukazała, w połowie lipca, ukazała się autorstwo Davida Burns, to uaktualnione Radość Życia, także też będzie, każdy dostanie prezent, ale głównie to dostanie dużo możliwości nauczenia się praktycznego, nawiązywania tego kontaktu terapeutycznego, używania tych testów, a także stawiania tak agendy, żeby rozumieć, bo teraz, czy pacjent przychodzi z depresją, to jego formy oporu są inne, czy z zaburzeniami lękowymi jego formy oporu są inne, zaburzenie w relacjach, bo akurat Team CBT jest, ponieważ tak się opiera na tej empatii, jest pierwszą w sumie terapią poznawczo-behawioralną, która dogłębnie stosuje też pracę w relacjach. Tak, i skończy czyli, też, nie? Bo wiemy wszyscy, że to relacja jest czynnikiem leczącym, a jednak poznawczo-behawioralna terapia no gdzieś tu kulała w tej relacji, nie? Moim zdaniem. Ale też tak. W relacjach pacjentów, my w tym jednym z testów jest też zadowolenie i z relacji z innymi. I trzeci, i poza tym też jak radzi sobie z tym, czyli a opór też inny jest w nawykach i uzależnienie. Także a często są problemy nakładające się na siebie. Także jak zrozumieć ten opór i jak go, że tak powiem, rozpuścić w tej podczas, zanim przejdziemy do metod. Bo to jest to, że my często zaczynamy stosować metody, jak jeszcze pacjent w pełni nie zrozumiał, dlaczego się czuje tak, jak się czuje. Czyli my pozwalamy mu zrozumieć, jakie korzyści ma z tych emocji, jakie odczuwa. Z tego problemu. Dlaczego? Ponieważ dlaczego w jakiś sposób, jakie funkcje spełnia ten jego problem w jego życiu? Co mu załatwia ten problem? To jest strasznie ważne. To jest strasznie ważne, bo wiesz, ludzie czasem myślą, że mają problem i że nie mogą się tego problemu pozbyć i to jakby wynika z ich głupoty, a bardzo często to jest mądrość tej nieświadomości, która przytrzymuje problem, dopóki ty nie zrozumiesz, w jaki inny sposób możesz sobie poradzić ze swoimi kłopotami w życiu.
Już tak jest często z depresją, wiesz, ja jestem terapeutą systemowym, więc dla mnie też zawsze choroba będzie objawem systemu. Więc to jest też strasznie ważne, o czym mówisz, że żeby ten opór rozpuścić, musisz zrozumieć nieuświadomioną funkcję zaburzenia, na które chorujesz, nie? Albo jakiegoś problemu. Tak jest, ale nie tylko. Nasze emocje wyrażają też nasze wartości. I opowiedz o tym. Tak, i dopóki nie zrozumiemy, jakie wartości te nasze emocje spełniają, na przykład jedną z takich trudnych emocji jest poczucie beznadziei na przykład. I teraz, jaką wartość ma poczucie beznadziei? My zawsze walczymy z tym poczuciem beznadziei. Ale jeżeli zrozumiemy, że my nigdy nie czujemy się beznadziejni wobec spraw, na których nam nie zależy. My tylko czujemy się, mamy poczucie beznadziei na rzeczach, których nam zależy. A z reguły percepcja osoby, która ma poczucie beznadziei, jest taka, na niczym mi nie zależy. Nie, bo już nie mu zależy, tylko nie wie, jak tego osiągnąć. Nie? Albo chroni się przed kolejnym rozczarowaniem. Na przykład jak pracuję z chorymi z przeżytowym rakiem piersi często i oni przechodzą przez ileś tam różnych linii leczenia, bo pierwsza linia zawiodła, druga linia zawiodła, trzecia. Także oni już wolą mieć beznadziei. Ta beznadzieja chroni ich przed kolejnym Czyli zawodem. Żeby nie mieć nadziei, żeby się nie rozczarować. Tak jest, ale też poczucie beznadziei w wypaleniu zawodowym jest też właśnie tym, że ja już nie chcę być czymś kolejnego rozczarowania zawodowego nie chcę odczuć. I właśnie dopiero jak to się rozpuści to wszystko, to wtedy można przejść do tej terapii. Terapia przechodzi dużo błyskawiczniej. Do tego mamy 150 metod różnych, które stosujemy. Także my nie wałkujemy jednej metody, dopiero przechodzimy od jednej metody następnej. Jak to Burns mówi, fail as fast as you can. Czyli przechodzi od jednego niepowodzenia do drugiego. Czyli żeby nie trzymać się metody, jeżeli ona nie działa, tylko za chwilę kolejną. Tak jest. I przedstawiłem 50 z tych metod, a 10 z nich omówimy dosyć dokładnie. Super, to ta konferencja jest też, wydaje mi się, dość ważnym wydarzeniem dla terapeutów, którzy chcą się czegoś nowego nauczyć, chcą się nauczyć pracować troszeczkę inaczej, wiesz, niż dotychczas. A opowiesz jeszcze trochę o tym, bo jesteś autorem książki ABC Emocji. No tak, jestem współautorem razem jesteś z Maxim Olsbym i moim przyjacielem i byłem mentorem, już nie żyjącym niestety Maxim Olsbym i Michaelem DiBernardi. Także napisaliśmy taką książkę, która w sumie uaktualnieniem różnych podejścia i takiego bardziej zrozumienia tej racjonalnej terapii zachowania z takiego ludzkiego poziomu, także śledzimy tam emocjonalne problemy dwóch bohaterów, które są na taki komiksowy sposób przedstawione, ale dosyć szczegółowo jest opisane właśnie te różne procesy, jakie zachodzą też w oporze, bo racjonalna terapia zachowania, podobnie jak Team CBT, wiedziała, że każdy pacjent będzie się opierał przed zmianą i od razu to zakładała. I dlatego właśnie w racjonalnej terapii zachowania, tak podobnie jak Team CBT, możliwe jest leczenie podczas tej jednorazowej sesji. Tak? I często my przygotowujemy pacjenta do tej jednorazowej sesji i dajemy materiał do przeczytania, żeby zrozumiał, co się dzieje. Jeżeli chce tylko jednej sesji, to często wtedy przeznaczamy na to 2,5 godziny, ale można ten cały proces terapii przeprowadzić właśnie w 2,5 godziny. Czasami krócej. Mieliśmy pacjentów, którzy w pół godziny to potrafili zrobić, ale to głównie byli pacjenci onkologiczni, którzy nie mieli problemów jakichś tam psychiatrycznych czy psychologicznych wyjściowo, tylko mieli ten problem, że na przykład mam trójkę dzieci w wieku 6 do 10 lat, a teraz się dowiedziałem, że mam przerzutowego raka trzustki na przykład. Mam 38 lat. Ty o tym mówiłaś w którymś z wywiadów, bo trochę sobie prześledziłam różne twoje spotkania, że największym naszym problemem są nasze oczekiwania i to, jak my wyobrażamy sobie, że to życie będzie wyglądało, a nie to, jakie ono jest. Oczywiście poza tymi obiektywnymi historiami, w których większość z nas rzeczywiście sobie tego nie życzy. Natomiast kłopotem jest nasze patrzenie i nasze oczekiwania. O, zdecydowanie. No, źródłem cierpienia jest to, że chcemy, żeby świat był inny niż jest.
Ale świat może być tylko taki, jaki jest. I zdrowym myśleniem, właśnie w racjonalnej terapii zachowania, pierwszą zasadą jest oparte na faktach. Ale Simon to dobrze to opisywał, że my chcemy, żeby nasze myślenie było w harmonii z naturą, naszą własną naturą, ale też naturą wszechświata. I ta pierwsza zasada jest właśnie takim, że ja chcę, żeby moje myślenie było w harmonii. Jeżeli im bardziej jest w harmonii, tym bardziej radykalnie i bezwarunkowo mogę zaakceptować świat, jakim jest. I to też jak my, no w Polsce dużo ludzi się modli i też tutaj w Stanach. I ludzie często się modlimy o rzeczy, żeby wszystko było ok. Ale na to, jak my na to patrzymy tutaj z tej perspektywy, to my raczej się modlimy nie o to, żeby wszystko było ok, ale żebyśmy my byli ok, niezależnie jak wszystko się będzie działo. To jest dużo łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale to jest nasz umysł, daje nam takie możliwości. I właśnie przy wykorzystaniu tych metod możemy pacjentowi pomóc samemu do tego dotrzeć. Bo w przeciwieństwie do podejścia Elisa w racjonalnej terapii zachowania i w Team CBT, element akceptacji jest bardzo istotny. Czyli my nie tylko nie zgadzamy się z niezdrowymi przekonaniami, ale też staramy się pamiętajmy, że one też są wyrazem pacjenta jakiejś wartości. Także jeżeli doszukamy się w tych niezdrowych przekonaniach, czy irracjonalnych przekonaniach, jakaś źdźbła, czy ziarenka prawdy, i to i tę część tego zaakceptujemy jednak, to naprawdę może dojść do głębokiej transformacji bardzo szybko. No tak myślę, wiesz, ale myślę sobie, że to może być też rozczarowujące dla wielu osób, które, no w Polsce mamy teraz taki boom na rozwój osobisty, na terapię, no coś tu się zmienia, kiełkuje, ludzie szukają sposobu na to, żeby żyć lepiej i najczęściej żyć lepiej oznacza żyć tak, jak chcę żyć, żeby ten świat się do mnie dostosował. Niedawno, jak 2 dni temu miałam taką rozmowę ze znajomą, która mówi, stosuję wszystkie metody asertywności, a ludzie i tak traktują mnie tak, jak mnie traktują, nie? I to jest to rozczarowujące, że ostatecznie wszystko nas prowadzi do tego, żebyśmy to my się dostosowali do świata. I wtedy jest nam łatwiej, a nie świat do nas. No, tak to jest. Jesteśmy idealistami, tak? Także jeżeli świat robi dokładnie to, jak myślimy, że powinno być, no to wtedy nie mamy problemu. Ale jeżeli wszechświat przestaje robić to, co powinno być, to im bardziej jest to odmienne od tego naszego ideału, tym bardziej odczuwamy wielkie napięcie, a potem możemy mieć napady idealizmu, ostre napady idealizmu i wykrzykujemy różne rzeczy i się denerwujemy. Oczywiście, jesteśmy ludźmi, także że to, że będziemy w pełni akceptowali wszystko, co tak jak przychodzi, no to jest, może trzeba być mnichem buddyjskim, żeby to przez cały czas ćwiczyć. Ale to nasz umysł ma takie możliwości. Może niekoniecznie, że będę wszystko akceptował przez cały czas w 100%, ale zbliżyć się do tego. Jeżeli rozumiem, o co chodzi w tym, to wtedy mi to będzie łatwiej przychodziło. Czyli jeżeli przekonam się, że w ogóle mogę nie walczyć ze światem, tylko zająć się tym, jak sobie w tym świecie radzę. Ja czasami mówię, że to jest trochę tak, że dorosłość zaczyna się tam, gdzie orientujemy się, że świat rozczarowuje, a dojrzałość wtedy, kiedy umiemy się z tym pogodzić. Bardzo ładnie to powiedziałaś. Sobie zapiszę to. Dlatego mam refleksję koło 40 właśnie. Licząc na to, że ta dojrzałość przychodzi. To u mnie te refleksje przychodzą koło 60, także jesteś 2 dekady przede mną. Okej, opowiedz w takim razie jeszcze o motywacji do zmiany. Bo ja mam takie wrażenie, że wiesz, jak ludzie przychodzą, to w większości są zmotywowani albo cierpieniem, którego doświadczają, albo jakimiś marzeniami o tym, że mogłoby być inaczej. Natomiast ta motywacja jest taka, no, ulotna. Powiedziałabym, że ona się roztapia tak szybko, jak zostaje wypowiedziana. Jak wy patrzycie na motywację w tym modelu? Jak ją podtrzymać? Znaczy, to jeszcze raz. Ponieważ pacjent przychodzi do nas często po to, żeby chciał najbardziej, żeby ten wszechświat raczej przylega do tych jego ideałów, niż żeby samemu się zmieniać, tak? Dlatego
wysłuchanie, jak się pacjent widzi, przez to, że my zobaczymy, jak pacjent myśli o świecie, wtedy też łatwiej nam zrozumieć, jak się motywuje. I teraz jednym z takich jednych przeszkód w procesie terapeutycznym, David Byrne zawsze mówi, że to jest chęć terapeutów pomocy. To jest jedna z większych przeszkód terapeutycznych, bo my pacjenta ciągniemy To do prawda. zmiany, tak? A tutaj jesteśmy pół kroku za pacjentem. I jak tylko pacjent zaproszenie do terapii, to jest właśnie podczas tego A, ustawianie agendy. I podczas tego A, jeżeli pacjent nie w pełni chce tej zmiany, to my jesteśmy, bo podczas tego A my dajemy takie zaproszenie, paradoksalne zaproszenie. My w sumie zniechęcamy pacjenta, bo wtedy już rozumiemy wszystkie powody, dla których pacjent się nie zmienia, bo wysłuchaliśmy go, omówiliśmy, jakie funkcje, jakie wartości wyrażają te jego negatywne emocje, czy te jego problemy, czy te jego przekonania, jakie ma. I teraz mówię, no słuchaj, jeżeli to wszystko osiągasz w ten sposób, to po co masz się zmieniać, nie? Oczywiście ja to skracam tutaj, ale to jest bardzo łagodnie pokazane, że i wtedy dopiero, czyli to nasze zaproszenie jest paradoksalne. My mówimy, słuchaj, my mamy świetne metody, naprawdę świetne metody i tak dalej, ale rozumiejąc twoją sytuację tutaj, czy autentycznie teraz jesteś gotów to? I pamiętaj, zarówno w racjonalnej terapii zachowania, jak i w terapii symptomatycznej, jak i w Team CBT, wszystko jest klarowne. My niczego przed pacjentem nie ukrywamy. My testujemy. Jeżeli mamy jakąś hipotezę, natychmiast ją zgłaszamy. Bo to jest bardziej współpraca raczej niż taka terapia. Bo czasami pacjenci przychodzą do mnie i mówią, zrób coś ze mną, zmotywuj mnie. Zrób coś, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. Nie? Ale jeżeli zrozumiemy ten opór, jeżeli pacjent zrozumie swój opór, bo ten opór przychodzi, uświadamiamy pacjentowi jego własny opór. Jak dopiero on zrozumie ten własny opór, i to jest wszystko już na stole, że tak powiem, wyłożone, no to wtedy pacjent podejmuje decyzję, czy jednak chce tej terapii, czy raczej te jego problemy załatwiają mu tyle rzeczy w tej chwili, że raczej nie. My mówimy to w terapii semiotowskiej w RTZ, mówimy to o nieprzywiązywaniu do wyniku, czyli non-attachment to the outcome. A w terapii Team CBT to się nazywa siedzenie z otwartymi rękoma, czy otwartymi ramionami. Więc zapraszamy do terapii, ale nie wciągamy pacjenta. Nie wyciągamy ręki, tylko otwieramy ramiona. I jak chcesz, to przyjdź. Jakie to strasznie ważne jest, bo czasem ludzie opowiadają mi o tym, że dostają takie polecenia od swoich bliskich, na przykład jesteś DDA, no to ty musisz iść na terapię, nie? Jakby w Polsce zaczynamy coraz częściej do siebie tak mówić, ta osoba potrzebuje terapii, ta osoba powinna iść na terapię. No rzeczywiście w kontekście tego, o czym mówisz, pacjent zawsze ma wybór. Jeżeli te problemy, które ma, załatwiają mu sprawy, których nie jest w stanie sobie teraz w inny sposób załatwić, to jest pewna mądrość, jakby nie patrzeć. Nie jesteśmy, to jest uskurowanie kogoś i zostawienie bez skóry wtedy, kiedy ten ktoś nie ma takich kompetencji. Ja myślę sobie na przykład o terapii uzależnień. Bo na odwyku pracowałam wiele lat i bardzo często było tak, że no tak, uzależnienie jest chorobą śmiertelną, fazową i dramatyczną, natomiast wielu pacjentów nie było w stanie nie pić, ponieważ musieliby zrobić ze sobą coś zdecydowanie gorszego niż picie, dopóki nie nauczyli się zarządzać na przykład emocjami, dopóty musieli pić. Tak, to jest bardzo istotne, to, co mówisz. Widzisz, my pracujemy z. Ja pracuję z chorymi na raka i właśnie Simonton stworzył taki bardzo ważny element jego terapii, żeby zobaczyć, co dobrego daje mi moja choroba nowotworowa. Coś dobrego się zdarzyło w moim życiu. I teraz to na przykład, że mam więcej czasu dla siebie, że dbam lepiej o siebie, że jestem bardziej otwarty na pomoc, jestem bardziej otwarty na miłość innych ludzi, że potrafię się zatrzymać i zobaczyć piękno w małych rzeczach. To są ważne i to trzeba zapisać sobie te rzeczy, ponieważ one wskazują na potrzeby, których nie potrafiliśmy sobie zaspokoić, jak byliśmy zdrowi. Choroba dała nam siłę, żeby te potrzeby zaspokoić. I teraz o to chodzi, żeby zaspokajanie tych potrzeb stało się naszym nawykiem, stało się
elementem codzienności, że ja będę zaspokajał częścią życia. Te To częścią trochę jak w życia. pandemii. No, istotnie, istotnie, bardzo istotne, ale też widzisz, ja pracuję, tak się tak składa, że... jak w pandemii tak było. Chyba nas coś porwało, ale już jest okej. Tak jak ja dostaję też sporo konsultacji w szpitalu z pacjentami, którzy nie mają fizycznych objawów choroby, czyli nie wiadomo skąd ich te objawy, czy to ból, czy nudności, czy jakieś inne problemy neurologiczne, których nie można wyjaśnić w żaden sposób. I to przysyłają do mnie tych ludzi często. I właśnie u tych ludzi zrozumieć, co ten symptom mu załatwia. Czyli nie można pozbawiać ich objawu, dopóki nie zrozumiemy tego wszystkiego. No ten objaw im pomaga w czymś. Tak. Pomaga im osiągnąć, zaspokoić jakieś tam potrzeby. I właśnie zrozumienie tych potrzeb. No miałem niestety taki przykład, że lekarz, pacjent z dziwnymi objawami brzusznymi, ciężkimi, ciężkie bóle i tak dalej, i nudności i tak dalej. I lekarz, który powiedział pacjentowi, nic nie znaliśmy z tobą, co jest nie w porządku, to w Stanach się zdarzyło, mówi, i do pielęgniarki się odzywa, zawołaj doktora Wirgę, bo to wszystko jest w pacjenta głowie. Także to niestety nie pomaga mi potem, bo przychodzę ten, a oni wszyscy mówią, że to jest tylko w mojej głowie, no to muszę to wytłumaczyć, no wiesz, są problemy hardware i software. Prawdopodobnie u ciebie jest problem software. Ja jestem właśnie tym ekspertem od software tutaj. To wiesz, to jest ważne, nie? Żeby nie stygmatyzować, żeby też nie Dokładnie. powątpiewać, bo też jak słyszymy na przykład, że to jest tylko w twojej głowie, to od razu myślę sobie o tym, że to w takim razie nie mam prawa odczuwać bólu, dyskomfortu, no bo to przecież jest wymyślony problem, a to tak nie działa, to po pierwsze. Ja czuję ból i dyskomfort, a po drugie ten przeciągający się, przedłużający się ból i dyskomfort, on prędzej czy później doprowadzi do stanu zapalnego w tym miejscu, mówiąc takim językiem ajurwedy. To pewnie tak też będzie, nie? Że jeżeli ja mam psychosomatyczne objawy, no to one doprowadzą mnie do choroby, też biologicznej. To jest całkiem możliwe. I też my w medycynie wszystkiego nie wiemy. Będą się nas wyśmiewać za 30 lat, jak my uprawiamy tę medycynę. Także trochę skromności tutaj, mimo że no, olbrzymi postęp potrzeba. W medycyny, trzeba też być trochę skromnym, jeżeli chodzi o to, co wiemy, czego nie wiemy. Ale, jak Simon to mówił, nie pozwalajmy, by to, czego nie wiemy, powstrzymywało nas od stosowaniem tego, co już wiemy. Okej. Powiedz mi w takim razie jeszcze o tym nieprzywiązywaniu się do wyniku, bo mam takie wrażenie, że to jest jeden z ważniejszych aspektów takiej pracy nad sobą, zmieniania się, ale też pracy nad własną chorobą, szczególnie w chorobie onkologicznej. Bo gdybyśmy się przywiązywali do wyniku, to po pierwsze duża część onkologów by absolutnie nie wykonywała swojej pracy. Na odwyku również byśmy nie wykonywali swojej pracy, bo na odwyku skuteczność psychoterapii jest bardzo niska, tam 30% w pierwszym roku nie pije. Już nie mówiąc o pacjentach, którzy latami uczęszczają na psychoterapię i tak zdarza im się robić rzeczy, do których, jakby, które im nie służą w ich opinii. W sumie jest to proste, ale niełatwe. No. Przywiązanie do wyniku to jest coś, co nie wiem, czy to jest nabywamy wcześniej w życiu, albo może jesteśmy mamy taki hardware, biologicznie jesteśmy do tego przedysponowani. Przywiązanie do wyniku, czyli po angielsku attachment to the outcome, albo przywiązanie do jakiegoś tam efektu, czy do rezultatu jakiegoś, to jest to, jak my patrzymy na przyszłość, nie? Że my myślimy o przyszłości, jako tam jakichś pewnych drogach, które będziemy, czy nam drzwi otwierały i tak dalej, góry zdobywać. I to jest takie dosyć uproszczone, bo co? Przywiązanie do wyniku to jest widzenie przyszłości, jakby ona już była jakaś tam sformułowana, a przyszłości nie ma. I jak ja prowadzę zajęcie, właśnie wyjaśniając to przywiązanie do wyniku, to często po prostu podczas wykładu zawieszam głos i przestaję mówić. I też się pytam, co się dzieje? No, czekamy, co będzie następne. No właśnie, czekanie jest tym przywiązaniem do jakiegoś tam rezultatu, że jak ja przez cały czas mówię, to oni już oczekują, że ja będę dalej mówił. A to czekanie
jest niestety niezbyt zdrowym nawykiem. To już zdradza naszą postawę, że coś następnego jest ważniejsze niż chwila obecna. Ale to następne jeszcze nie istnieje. Czy co, jak coś, co nie istnieje, może być ważniejsze niż to, co jest teraz? Tak? I to jest to przywiązanie do wieku. I to na przykład wiemy, że bardzo dobrze każdy z nas pojechał z dzieckiem na wakacje, dłuższą drogę samochodem, dziecko się pyta, czy kiedy dojedziemy, ile jeszcze, o której tam dojedziemy, ile jeszcze godzin i tak dalej. To wiemy, że to rujnuje, to przywiązanie właśnie do tego wyniku, rujnuje jakość życia każdemu w samochodzie, tak? I teraz, gdybyśmy powiedzieli, jedziemy na przejażdżkę, to dziecko by mogło się cieszyć przejażdżką, no, ale jeżeli my powiedzieliśmy, ach, jedziemy do dziadków na przykład, które dziecko bardzo kocha, już chciałoby u nich być, ale to niestety 2 godziny trwa, żeby tam dojechać, to dla małego dziecka to jest olbrzymie. Czyli jeżeli nie jesteśmy tam, to gdzie jesteśmy? Jesteśmy tu i teraz. Tu i teraz jest jedyny czas, gdzie to możemy wszystko zrobić. No tu i teraz jest być trudno, wiesz, jakąś taką bajkę czytałam dla dzieci, że dziewczynka jechała w samochodzie i kiedy patrzyła do tyłu, to widziała drzewa, które mijała. Kiedy patrzyła przed siebie, to widziała drzewa, które są przed nią, ale kiedy patrzyła w tu i teraz, to wszystko tak, wiesz, migało, nie mogła tego złapać. I to jest zdecydowanie trudne. I mi się wydaje, że to jest ten kłopot z byciem tu i teraz, że my te podróże wstecz i w przód uprawiamy, bo one są bardziej przewidywalne, mamy nad nimi jakąś kontrolę, bo nad wyobrażeniami, nad przeszłością mamy. A tutaj bardziej czujemy. No to są dwie rzeczy tutaj. Przede wszystkim w przyszłości nie ma żadnych dróg i żadnych drzwi do otwierania. My te drogi tworzymy krocząc przez teraźniejszość. I teraz, jeżeli my zobaczymy, że teraźniejszość jest to pewien stan niezmienny, każdy w nas jest, to my wyżywamy ten przestrzeń nieuwarunkowanej świadomości. To jest coś, co nam towarzyszy z momentu na moment. To jest ta pewna stała. I to jest ten pewien spokój, który możemy nieść z momentu na moment. I to jest taka timeless present, czyli taka bezczasowa teraźniejszość. I dlatego możemy przebywać w tym jakimś tam stanie jakiegoś tam błogostanu, czy jakiegoś tam spokoju, przez jak się ten krajobraz wokół nas zmienia. I reagować z tego nie z powierzchowności, tylko z głębokiego poczucia, co jest zgodne z nami. I wtedy możemy autentycznie wyrażać nasze wartości tak, jak chcemy. Bo mówiliśmy, że negatywne emocje wyrażają jakieś tam nasze wartości. I ważne jest, żebyśmy się nauczyli wyrażać te nasze wartości w taki sposób, który jest zgodny z nami i który nam służy, a nie który nam przeszkadza. I właśnie. Ale pamiętaj, ja już wspomniałem o tym, że ludzie, którzy się byli rozczarowani wielokrotnie, jak chorzy na raka z przeżytowego, ale na przykład w naszym środowisku pomagaczy, tak, zawodowych, nie każdy pacjent nam się poprawia, tak? My jesteśmy bardzo, jak wychodzimy ze szkoły, my jesteśmy bardzo zaangażowani, chcemy, żeby każdemu pacjentowi pomóc, a tak się nie dzieje. I potem, co się dzieje, że jeżeli jesteśmy przywiązanie do wyniku przez cały czas, to w pewnym momencie, czyli attached to the outcome, w pewnym momencie become detached, czyli odwiązujemy się od tego wyniku, tak? I wtedy to doprowadza do objawu wypalenia zawodowego, czyli w skrajnych wypadkach cynizm, sarkazm i nihilizm. I właśnie ten poczucie mi nie zależy, nie? I don't care. Że mam futyzm, right? I wtedy z takim człowiekiem skontaktuję przez szybę. Nie ma jakiegoś takiego zaangażowania emocjonalnego. A my chcemy, i wtedy ten pacjent, ten profesjonalista wygląda i jest odbierany, jakby mu nie zależało. A tutaj o to chodzi, że nam zależy, dalej troszczymy się o tego pacjenta, ale bez przywiązania do wyniku. To znaczy ja skupiam się, co ja mogę zrobić teraz. Rozumiem przebieg choroby, jakie mogą być konsekwencje tego, ale jeżeli zrobiłem wszystko, co mogę, to raczej chcę być z tym pacjentem i go rozumieć, niż próbować wyważać drzwi, do których jeszcze nie dotarliśmy, przechodzić przez mosty, do których też nie dotarliśmy. Dopiero jak tam będziemy, to wtedy będzie trzeba tam to robić, ale pamiętajmy, przyszłość nie istnieje i dlatego nie ma takich rzeczy, że ja mam drogi do wyboru. Nie, ja wybieram drogę każdym krokiem, jakim robię.
Tak mi od razu przychodzą do głowy takie reklamy, które też pojawiają się w internecie. 3 kroki do pewności siebie na przykład. Nie? Jak stać się tam w tydzień kimś tam. Czy to jest jakby taka uda, w której my żyjemy? Ja myślę, że to jest w ogóle psychologia, że to nie ma nic wspólnego z leczeniem, ale że my chcemy w to wierzyć, że my mamy taki wpływ na tą rzeczywistość, która przed nami jest, bo w kulturze indywidualizmu sprawczość jest najwyższą wartością. To jest totalna uda, ale my cenimy sprawczość, my chcemy być sprawczy. Tak, to mówisz uda, to ja czasami mówię na to urojenie, ale uda jest bardziej, nie, bardziej empatycznym podejściem. Dziękuję Ci bardzo za rozszerzenie mojego słownika polskiego przynajmniej. Tak, to jest bardzo istotne, że my, ale z drugiej strony ważne jest, żeby trzymać też tą możliwość, że tak, szczególnie jeżeli mówimy o terapii jednosesjowej, tak, podczas jednej sesji, żeby też podejść do tej terapii, to jest możliwe, że ten twój podstawowy problem się rozwiążemy dzisiaj, podczas 2,5 godziny, jest to możliwe, ale bądźmy przygotowani, że tak się nie stanie, tak? Bo jesteśmy otwarci. Otwarcie tej możliwości stwarza też możliwość. Jeżeli się zamkniemy, że o nie, to jest niemożliwe, żeby w 2,5 godziny kogoś rozwiązać jego problemy. Nie, to jest możliwe i David Burns w swoim podcaście Feeling Good pokazuje to demonstrację i to zresztą podczas naszej sesji też, tego szkolenia w Warszawie, będziemy robili demonstrację terapii i teraz jak taka zmiana może zaistnieć w istocie, będziemy mieli chętnych z widowni, mam nadzieję, którzy będą ze swoimi problemami, autentycznymi problemami, chcieli przepracować je i wtedy do nich pokażemy, jak to się robi. Tak sobie myślę z tym, jaką funkcję pełni fakt, że nie mam prawa jazdy i nie mogę się za nie zabrać, nie? To jest jakiś rodzaj oporu, coś mi to załatwia z pewnością, ale powiedz jeszcze na koniec, co robisz w Polsce i co cię tutaj sprowadziło i w ogóle skąd taki koncept, że w Polsce jest ta konferencja, czy to jest jakaś szkoła psychoterapii, z której można skorzystać, jakie są plany i możliwości? Znaczy, ja do Polski przyjeżdżam dosyć regularnie i właśnie w szkole w terapii semantonowskiej i w racjonalnej terapii zachowania. I teraz chciałem rozszerzyć właśnie ofertę tego, co robię i się tak świetnie złożyło. W Polsce akurat wydaje się, że jest olbrzymia potrzeba. Polska pomaga, Polacy, nie tyle Polska, ile Polacy pomagają Ukraińcom. Mimo różnych ran przeszłości, i tak dalej. My rozumiemy, że obecnie Ukraińcy walczą o nasze wspólne wartości, tak? O to, co jest dla nas istotne. I wylądowaliśmy w tej pomocy dosyć raptownie, nagle, bez przygotowania, tak? Często mnie dostajemy też, mam wielu przyjaciół, którzy w jakiś tam sposób są zaangażowani, czy mają siebie w domu, czy w jakiś inny sposób, zresztą Andy Person, jeden z wykładowców, też się zajmuje fizycznym pomaganiem uciekinierom z Rosji. Z Ukrainy, przepraszam. Uciekający przez Rosjanami. I teraz właśnie wiemy, że jest taki olbrzymi poziom wypalenia, bo jeszcze do tego dochodzi ta hiperinflacja i różne inne rzeczy. Przepraszam, powiedziałem hiperinflacja. Inflacja dwucyfrowa. To wszystko powoduje, że ludzie są, nie znają swojej przyszłości, jakaś jeszcze mniej przewidywalna się stała. I teraz my zdajemy zniżkę 85% dla terapeutów z Ukrainy. Także praktycznie za koszty przerw kawowych i przerw obiadowych mogą uczestniczyć w naszym kursie. Super. I w ogóle cały kurs jest skalkulowany, jeżeli rozumiem, że mamy 14 terapeutów plus David Burns, to jest przyjeżdżający z całego świata, to mamy naprawdę skalkulowane to po kosztach. I bo chcemy, żeby ludzie poznali to, co w tej chwili w Stanach się bardzo szybko rozwija, ta Team CBT się bardzo szybko, jak ogień się rozprzestrzenia. I byśmy chcieli, żeby ten zapał też do Polski trafił i będziemy mieli więcej szkolących się, tym wkrótce będziemy, mam nadzieję, mieli też
trenerów w Jakiś Polsce. trenerów, jakiś program certyfikacyjny, nie? To, Znaczy, czy to jakiś też program standard? certyfikat. Jest To już, jest, jest już. tak, to znaczy każdy szkolący się dostaje certyfikat Feeling Good Institute z Kalifornii poziom 1, a potem i też otwiera im to przestrzeń na to, żeby szkolić się na poziom 2, 3 i Cudownie. potem trenerskie 4 i 5. Cudownie. Myślę, że się spotkamy na tego 18-21 sierpnia. Wybieram się, więc mam nadzieję, że Cieszę się będziemy bardzo. mogli fizycznie się spotkać i też jakby Cieszę się bardzo. tego dotknąć. No dobrze, to jeszcze raz powiem Wam, że moim gościem był Mariusz Wielga dzisiaj. Psycholog, psychiatra, psychoonkolog, psychoterapeuta, superwizor. To jest u Was chyba w ogóle popularne dość, że psychiatrzy szkolą się też w psychoterapii. Czytam kryminały, wiesz, amerykańskie, to tam psychiatra jest psychoterapeutą, wiesz, co się dzieje. To jest charakterystyczne, nie? No to znaczy, akurat myślę, że statystyki mówią, że tylko mniej niż 20% psychiatrów też prowadzi psychoterapię tak, w Stanach Zjednoczonych. Może wystawiają rachunek za psychoterapię. Może, dobra, to prawda. No ty jesteś tu pod tym względem, wiesz, jakby wyjątkowy, to ma znaczenie, że psychiatra też widzi z tej perspektywy swoich pacjentów. To ma znaczenie, nie? Te światy muszą się spotykać. No psychiatrów, David Burns jest psychiatrą i poza tym pięcioro z nas jest psychiatrami, którzy z tych 14, 15 lat, licząc mnie też, trenerów, którzy przyjeżdżają. Także to, no i tych psychiatrów wśród nas jest dosyć sporo. Rozumienie medyczne mi się wydaje, że nam też podoba, pomaga. Tak myślę, to jest też, wiesz, szalenie ważne. W Polsce już się to powolutku zmienia, bo swego czasu były takie dyskusje pomiędzy tym, kto jest ważniejszy, psychiatra, psycholog, nie? Psychoterapeuta, kto tu ma większą moc. Ja się cieszę, że to się zmienia i że zaczynamy rozumieć, że ta praca w triadzie ma znaczenie i że im większy zespół i więcej oczu patrzy na jednego pacjenta, tym lepiej. Nie, dokładnie. Że ten motyw superwizji zespołowej, koleżeńskiej, takiej, no to jest tak strasznie ważne w perspektywie rzeczywiście pomagania, takiego rzetelnego pomagania drugiemu człowiekowi. I to, co mnie na przykład zachęca do Team CBT, to jest to, że twoja kariera w tym Feeling Good Institute nie polega na tytułach, jakie masz, tylko na umiejętnościach, jakie masz. A Carl Simon tam zawsze mówił, że trening powinien się opierać na kompetencjach. I czyli im wyżej, im więcej masz kompetencji, tym wyżej możesz zawędrować, a nie na tytułach i tego typu, i formalnej szkole, którą się wykończy, bo nie zawsze to się wiąże z umiejętnościami Nie zawsze. terapeutycznymi. Także. Nie zawsze, nie zawsze. Nie każda szkoła psychoterapii kończy się jakimś egzaminem, na przykład zewnętrznym, nie? Czy jakby to jednak jest, jednak często to jest takie doświadczenie związane z byciem na zajęciach, co się nie przekłada. Szczególnie, że no, psychoterapeuta też musi odbyć swoją własną psychoterapię. Myślę sobie, że musi sobie uporządkować. Nie wystarczy skończyć szkoły. No, ale to już zupełnie inny wątek. Zgadzam się z tobą. Zgadzam się z tobą. Także to, żeby umiejętności psychoterapeutyczne też pomagają człowiekowi samemu. Także my możemy, to także im bardziej się zbliża, to też Team CBT transformuje człowieka, bo jak zaczynamy słuchać i słyszeć ludzi zupełnie inaczej niż dotychczas. No dobrze, to w takim razie jaki jest jeszcze adres strony, jak mógłbyś powiedzieć, adres strony, na której można znaleźć konferencję i ciebie? No, teamcbt.pl to są polskie strony, a teamcbt.eu to są angielskie strony. Team, czyli T, litera T, E, A, M, C, B, T.pl. Takie są te strony, także zapraszamy na nasze strony do rejestracji. I też zachęcenie, że ci z Państwa, którzy wysłuchali naszego wywiadu, dostaną specjalną zniżkę, jak wpiszą 20% zniżki, jak wpiszą Joanna 20, to jest kod rabatowy. Kod no to ja dzisiaj udostępnię wszystko. Kod rabatowy Joanna 20. Super, super. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Ci za Twoje przybycie tutaj ze słonecznej Kalifornii. U Ciebie jest pewnie poranek. Tak. Dziękuję Ci, że zechciałeś być. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci, Joanna, za zaproszenie. Dziękuję Państwu za uwagę. Ja Wam dziękuję serdecznie, kłaniam się, do zobaczenia w takim razie na konferencji, a zresztą moich obserwatorów widzę się na Facebooku, Instagramie i we wszystkich innych miejscach. Dzięki serdecznie. W podcaście Madame Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.